Hej, cześć, z tej strony Arturo i witam wszystkich przygodomaniaków i nie tylko na swoim kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o grze AD 2044. Jest to gra, od której tak naprawdę zacząłem swoją przygodę z tym gatunkiem. Było to pod koniec lat 90., którego roku dokładnie nie pamiętam. Grę tą nabyłem z czasopismem Gambler. Młodsi widzowie pewnie nie wiedzą, co to za czasopismo. Starsi już powinni wiedzieć. Chociaż też nie jestem pewny, czy pamiętają. Było to jedno z pierwszych czasopism o grach komputerowych, o sprzęcie komputerowym, która została wydana na polskim rynku. Nie pamiętam, czy to było czasopismo miesięczne, czy to było czasopismo tygodniowe. W każdym bądź razie gra AD 2044 została dołączona do dwóch numerów. Dlaczego do dwóch numerów? Bo była na dwóch nośnikach CD. Jeśli chodzi o początki tej gry, to została ona wydana w 1991 roku przez polskie wydawnictwo LK Avalon pod 8-bitowe komputery Atari. Dopiero później została ona wydana na komputery PC, najpierw na systemy operacyjne MS-DOS, a dopiero później pod Windowsa. Jeśli chodzi o fabułę tej gry, no to jest ona wzorowana na polskim filmie Sex Misja. Myślę, że każdy oglądał ten film. Jeżeli nie, to polecam, naprawdę warto obejrzeć. Ja oglądałem chyba ten film z 50 razy, jak nie więcej. Chociaż w grze tak naprawdę nie wykorzystano oryginalnego scenariusza z filmu, to wiele pomysłów w warstwie fabularnej nawiązuje do kultowej komedii. W filmie mieliśmy dwóch głównych bohaterów, w grze mamy tylko jednego, który tak samo poddaje się hibernacji. Budzi się o wiele za późno, po kilkudziesięciu latach i okazuje się, że światem dominują kobiety. Choć tak naprawdę te kobiety wyglądają jak roboty. No ale to się wytnie. No musi nie tylko przetrwać, ale również przywrócić naturalny porządek, czyli wskrzesić płeć męską. To tyle może o fabule gry. Jeżeli chodzi o oprawę wizualną, to twórcy naprawdę się postarali. Ładna renderowana grafika 3D, dużo fajnych animacji i przerywników, które cieszą oko. Niestety ścieżka dźwiękowa nie dawała odpowiedniego klimatu. Jeżeli chodzi o dialogi, to twórcy też mogli się bardziej postarać i zatrudnić Jerzego Sztura do podkładania głosów głównemu bohaterowi. Ogólnie grę oceniam na bardzo dobrą. Nie zapomnijmy, że powstała ona pod koniec lat 90., gdzie technologia jeszcze nie była na takim poziomie, jak jest teraz. Miłośnikom wszystkich przygodówek polecam tą grę. Ja sam chętnie bym do niej wrócił, ponieważ czuję do niej ogromny sentyment. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Piona!